Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad, to jest punktu 8. I jest projekt uchwały zgłoszony do porządku obrad. Czytam projekt uchwały. Uchwała w sprawie upoważnienia zarządu dzielnicy 6 do wydawania opinii oraz występowania z wnioskami. Paragraf 1. Upoważnia się zarząd dzielnicy 6 do wydawania opinii oraz występowania z wnioskami, o którym mowa w paragrafie 4, punkt 4 i 5 statutu dzielnicy 6 w terminie od dnia 14 stycznia 2013 roku do dnia 31 stycznia 2013 roku. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Zarząd zwraca się z prośbą do Rady Dzielnicy 6 o udzielenie upoważnienia do wydawania opinii oraz występowania z wnioskami w celu zapewnienia prawidłowego działania dzielnicy w okresie ferii zimowych. Tradycyjnie, jak przy wakacjach czy przerwach zimowych, zarząd przedstawia Radzie projekt uchwały w sprawie upoważnienia zarządu dzielnicy do wydawania opinii oraz występowania z wnioskami. Z uwagi na to, że część radnych jest nauczycielami, wyjeżdżają na ferie czy wakacje. Także propozycja coroczna takiej uchwały. Czyli opinia komisji rewizyjnej? Pozytywna. Pozytywna, dziękuję. Otwieram dyskusję. Czy ktoś chciałby zabrać głos Państwa? Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, po co taka uchwała, skoro w tym czasie nie jest planowana żadna sesja? Chyba, że się mylę, może jest. Nie rozumiem. Po co taka uchwała, skoro w tym czasie nie jest planowana żadna sesja? Po co mamy zarząd wyręczać jakieś tego typu rzeczy? No, może przyjść coś do zaopiniowania, czy jakieś wnioski, czy projekty warunków zabudowy, zagospodarowania terenów ZRK. Możecie przyjść. Jeśli nie, będę musiał zwoływać sesję. No tak, ale po feriach jest jeszcze kilka dni, więc można trudne czasy ewentualnie przewidzieć i na przykład zrobić, jeśli była sytuacja awaryjna, sesję w styczniu jeszcze. Ale ja nie jestem w stanie przewidzieć, czy jutro nie wpłyną jakieś na przykład... No to mówię, to jest jeszcze czas na to po ferii, między końcem ferii, a jest 4 dni bodajże. Nie rozumiem, po co jest. Wakacje to rozumiem, ale powiedzmy w ferie zimowe to jest jakieś trochę zupełnie bez sensu. Panie Przewodniczący, ja też nie uważam, że jest jakaś potrzeba, ponieważ nie wszyscy biorą urlop w czasie ferii. Ja w ubiegłym roku miałam dwukrotnie biorę urlop i nigdy w czasie wakacji i dwa razy nie byłam na sesji, ponieważ sesja w dziwny sposób była przesunięta. Albo tydzień wcześniej, albo tydzień później już była wyznaczona. I nie wiem, w tej chwili też wszyscy chyba nie biorą urlop. Tak po prostu czynnych nauczycieli jest po nas dwóch, tak? Zarząd dzielnicy chce przejąć na siebie obowiązki w okresie ferii zimowych. Jeśli Rada Dzielnicy uzna inaczej, zarząd będzie z tego wyręczony. Bardzo proszę. Ja zapytam Panie Przewodniczący wprost. Czy jest coś, o czym zarząd wie, a o czym Rada nie musi wiedzieć, co zarząd chciałby załatwić w tym czasie? Czy jest coś? Pan sugeruje. Nic. Pytam. Pozwól pan, że nie odpowiem na pana zaczepkę kolejną. To jest przeciwna sprawa, drodzy Państwo, dlatego że można zwołać sesję nadzwyczajną w terminie 3 dni, jeśli rzeczywiście coś nagłego wyjdzie, to z uprzedzeniem 3-dniowym radni otrzymują informację o tym, że zwołuje się sesję nadzwyczajną. Nie musi być 21 radnych, wystarczy, że będzie 11, jest kworum, prawda? I można stosowne opinie i uchwały podejmować. Mało tego, zwyczajowo sesja odbywa się raz w miesiącu, w odstępie miesiąca, to mamy odstęp rzędu 14 dni. Co zatem nadzwyczajnego się wydarzyło, albo ma się wydarzyć, o czym nie wiemy, że trzeba takie upoważnienie zarządu wydawać? Ja nie wiem, czy się to ma wydarzyć, może pan wie, to proszę... Nie wiem, ja pytam, bo gdybym wiedział, to ja nie mogę panu na to pytanie odpowiedzieć, co się jutro wydarzy, nie jestem wróżką. Ale to jest nadzwyczajne, co pan od nas żąda. Nie nadzwyczajne, przyjeżdżają się ferie, okres ferii, rodzice, radni wjeżdżają z dziećmi na ferie, biorą urlopy. Ja tylko zarząd złożył co pozycję, jak co roku i co roku takie decyzje były podejmowane. Ja tutaj nie stwarzam jakiegoś precedensu, państwo zadecydujecie o tym. Państwo zadecydujecie, radni zadecydują. Nie zarząd. Bardzo proszę. Ja mam pytanie, czym się różni przerwa 14 stycznia do 31 stycznia od przerwy 14 grudnia do 31 grudnia, gdzie również taki był odstęp między sesją a końcem miesiąca, nie mówię między sesją a sesją. I też to była przerwa świąteczna, w szkołach również.
I nikt się wtedy tym nie przejmował, że może wpłynąć jakiś dziwny wniosek. Nie, to było, przepraszam, jeśli mogę, bo to był okres świąteczny, kiedy urzędnicy również nie pracowali, więc nie można było się spodziewać tego wniosku. Ale może akurat na drugi dzień by coś wpadło, nie? 14 i trzeba by było mieć problem. Za chwilę będzie weekend majowy. I tak się może zdarzyć w każdym momencie. Ale ja myślę, że opinie radni wyrażą w formie głosowania. Nie opinie, to co innego wyrażą. Jest tylko jedno, chodzi po prostu sam brak logiki w takim postępowaniu. Jeśli będzie coś nagle, to mamy po prostu jeszcze przynajmniej 3 dni na to, żeby tę sesję zwołać i nie być żadnego problemu. Dlaczego zarząd znowu chce po raz kolejny nas wyleczać w rzeczach, no, których niekoniecznie chcemy być wyleczać? Przynajmniej nie wszyscy. Wiem, że zarząd ma większość, będzie tak się głosowany, bo to jest... Tak, już ktoś kiedyś powiedział, że jesteście Państwo przegłosować nawet w stanie Bożego Narodzenia w lipcu, ale nie wiem, po prostu jest w tym momencie bez sensu. To jest po prostu... No, mogę Panu odpowiedzieć tylko tyle. Proszę przeczytać statut. Jest to upoważnienie, które Rada może zgodnie ze statutem nadać zarządowi. Zarząd idzie na rękę radnym. Ale nie ma żadnego uzasadnionego przypadku. Nie ma, istnieje przypadek. Wniosek formalny, Panie Przewodniczący, o zamknięcie dyskusji. Dobrze. Jest dyskusji. Ponieważ wpłynął wniosek formalny o zamknięcie dyskusji, więcej osób nie było zapisanych do dyskusji. Bardzo proszę, przegłosowujemy głosek. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przerwaniem dyskusji, zakończeniem dyskusji? Po podniesieniu ręki do góry, a Pana Artura przerwiemy głos. Skoro głosujemy, to dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Kto nie brał udziału w głosowaniu? Dziękuję. Wniosek formalny został przyjęty. W takim razie kończymy dyskusję w tym punkcie i obrady nad tym projektem zarządu. Przystępujemy do głosowania projektu uchwały w sprawie upoważnienia zarządu dzielnicy 6 do wydawania opinii oraz występowania z wnioskami. Bardzo proszę, kto z Pań i Panów Radnych za podjęciem uchwały o podniesieniu ręki do góry, a Pana Artura o przeliczenie głosu. Dziewięć osób. Dziękuję. Kto jest przeciw? 6 osób. Kto się wstrzymał od głosu? 3 osoby. Zgadza się? Na podstawie głosowania stwierdzam jednoznacznie, że Rada Dzielnicy 6 podjęła uchwałę.